Zombie kojarzą nam się z wytworami z filmów fantastycznych lub horrorów, ale praktycznie nikt nie bierze istnienia ich postaci na poważnie. Czy słusznie? Kto wie? W końcu prawdziwe zombie rzekomo istnieją w religii wudu, której kapłan, używając rozmaitych rytuałów, ożywia zmarłego, by stał się jego niewolnikiem. Zresztą, gdy na całą sprawę zombie spojrzymy trzeźwym okiem, również może nam przyjść na myśl, że takie istoty faktycznie mogłyby istnieć. Może nie w wyniku paranormalnych mocy, ale raczej dzięki rozwojowi technologii i eksperymentom, które przecież od dawna wykonują rozmaite ośrodki. Dziś jednak chcielibyśmy przedstawić Wam chorobę, którą niektórzy zwą Walking Corpse Syndrome lub jeszcze prościej syndromem zombie. Skąd tak dziwna nazwa? A od faktu, że ten syndrom zombie sprawia, że danej osobie wydaje się, jakby nie żyła, a cały świat, w którym uczestniczy, to swoisty wymiar zaświatów, które w zależności od wiary, przekonań, nazywają niebem, piekłem, Hadesem czy polami elizejskimi. Co więcej, osobom chorującym na Walking Corpse Syndrome często wydaje się również, że są pozbawione jakiejś części swojego ciała, mózgu, żołądka, serca czy czegokolwiek innego. Znanych jest kilka przypadków osób chorujących na to dziwne zaburzenie. Między innymi historia pewnej kobiety, która sądziła, że została skazana na wieczne potępienie i w wyniku tego stała się nieśmiertelnym bytem, które nie potrzebuje jeść ani pić. Końca możemy się domyślić. Osoba ta po kilku tygodniach odeszła z tego świata z głodu i niestety nikt nie kwapił się, żeby jej pomóc. Opisywany jest również przypadek mężczyzny, który po wyzdrowieniu został wypisany ze szpitala. Jednak jego mózg podpowiedział mu, że tak naprawdę nigdy kliniki nie opuścił i odszedł podczas operacji, a od teraz żyje w piekielnym świecie. Skąd bierze się ten syndrom? Lekarze nie są tego do końca pewni. Mówi się, że jest on następstwem depresji i schizofrenii, czyli zaburzenia, które powoduje rozmaite wizje i obrazy w głowie chorej osoby. Napotyka się również na informacje, jakoby za syndrom zombie odpowiedzialne były uszkodzenia w płacie ciemieniowym lub według ekspertów od zjawisk paranormalnych opętania przez demony i klątwy rzucone przez mściwych ludzi. Co do leczenia, to najczęściej stosuje się kuracje lekowe z wykorzystaniem środków przeciwdepresyjnych, uspokajających i stabilizujących nastrój. Funkcjonariusze policji w Ohio 10 marca o 22:40 otrzymali wezwanie do szkoły. Funkcjonariusze mieli mnóstwo telefonów od ludzi, którzy twierdzili, że biega tam samotna, mała, około 7-letnia dziewczynka. Było jednak kilka czynników, które sprawiały, że to wezwanie nie jest zwyczajne. Otóż nie było żadnych zawiadomień na temat zniknięć osób niepełnoletnich w tym mieście. Po drugie, jeden z zawiadamiających o zdarzeniu twierdził, że to rzeczywiście była dziewczynka, ale poruszała się niezwykle szybko, wręcz nienaturalnie. Śledczy jednak nie znaleźli żadnej dziewczyny, więc zorganizowano poszukiwania z udziałem psów oraz dronów. Nic nie znaleziono. Dopiero przekazane policji nagranie z domowej kamery miało wyjaśnić sytuację. Jednak skomplikowało ją jeszcze bardziej, bo choć ukazuje faktycznie kształt przypominający dziewczynkę, to wygląda bardziej, jakby był to jej duch. Policja opublikowała nagranie z nadzieją, że ktoś będzie wiedział coś więcej o całym zdarzeniu. Zresztą sami zobaczcie to nagranie. Wielkanoc to święto pogańskie, link do filmiku na ten temat w opisie. Temat obcych staje się coraz popularniejszy, także jeśli chodzi o sferę religijną, na przykład pamiętne słowa papieża o udzielaniu chrztu przedstawicielom obcych cywilizacji. Co więcej, w świętych księgach i mitologiach wiele osób nie doszukuje się na naturalnych istot, paranormalnych zjawisk, a raczej obcej i starożytnej technologii. Te przemyślenia czasami szokują, ale miejscami nie ma się co dziwić. Na przykład we fragmencie Biblii z Księgi Daniela, gdzie przedstawiony jest opis kulistego pojazdu kierowanego przez tajemnicze humanoidalne istoty. Teraz fragment Biblii. Po środku było coś podobne do czterech istot żyjących. Przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się jedno koło.
Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczało się połyskiem Tarsiszu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd, a gdy te istoty żyjące się poruszały, także koła posuwały się razem z nimi. Inny fragment Biblii, tym razem z Księgi Wyjścia, mówi o latającym obłoku, który w nocy był słupem ognia. Czy to również nie przypomina statku obcych? Fragment. Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą podczas nocy, zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i nocy. Warto również wspomnieć o biblijnej gwieździe betlejemskiej, która prowadziła mędrców do Jezusa. Był to obiekt latający, który poruszał się i stanął w miejscu, dokładnie nad miejscem narodzenia Jezusa, a więc wiemy, że to coś latało i mogło zatrzymać się w powietrzu. Nie mogły to być raczej meteoryty, gdyż one nie potrafią nagle się zatrzymać i tak stać w jednym miejscu, więc albo było to zjawisko paranormalne, albo znowu statek obcych. Jak wy sądzicie? Wielkanoc to święto pogańskie, link do filmiku na ten temat w opisie.